Hejka kochani, witam się z Wami serdecznie na moim kanale Lifestyle Anety i dzisiaj będzie denko. Zużyłam parę tych kosmetyków, chciałam Wam właśnie pokazać, co na bieżąco się zużywa. No i może jakieś, nie wiem, czy znajdzie się jakiś bubel, może się znajdzie, zobaczymy. Co tam u Was, kochani? U nas przyszły znowu upały do Irlandii. Masakra, wczoraj przejechaliśmy tyle kilometrów na rowerze, że zobaczcie, ja jestem w kamerce taka lekko, nie wiem, pomarańczowa, żółta, bo powiem Wam, że bardzo mi się twarz pali na rowerze, spala, można powiedzieć. I mam trochę kremu BB na sobie, testuję ten krem z Eveline. No, nie nakładam nic takiego ciężkiego. No bo wiecie, wolę, żeby mi ta skóra bardziej tak oddychała. No okej, dobra, to lecimy z tematem, bo zawsze odbiegam od tematu. Pierwsze, co może Wam pokażę? Pierwsze może Wam pokażę, właśnie robiłam dzisiaj pranie pościeli i tak mi się przypomniało, że może tak nawiążę do tego od razu, co ja stosuję do odświeżenia pościeli i używam, tak jak już wcześniej Wam pokazywałam, te... Tu mam akurat trzy opakowania już, te mgiełki, takie aromaterapeutyczne i to są, jedną mam kochani z eukaliptusu, drugi mam z olejkiem lawendowym i z olejkiem rumiankowym. Tak się prezentują, ja Wam już je chyba pokazywałam. Powiem Wam, że bardzo fajne są te mgiełki, one bardzo fajnie, nic tu nie ma, ale tu w jednej mam taką resztkę, to Wam w tej mam resztkę. Fajnie się psika, widzicie, zobaczcie. Zapach jest świetny, jak lubicie olejki eteryczne, bo ja uwielbiam, szczególnie lawendowy, to jest dla mnie magia, takie wiecie, uspokojenie, uwielbiam je, bardzo Wam serdecznie polecam, bo te mgiełki są w ogóle niedrogie, zawsze sobie tak spryskuję, czy po wstaniu, czy jak idę przed snem, sobie spryskuję pościel, jest taki fajny zapach orzeźwienia, no i bardzo serdecznie Wam polecam, ja odkąd je odkryłam w Avonie, to stosuję je cały czas. I one mają po 100 ml i patrzcie sobie na promocjach, bo ja też mam właśnie tutaj od znajomej katalog z Avonu i też często zamawiam właśnie te mgiełki. Dobra, to będą trzy te mgiełki. Później co Wam pokażę? Może coś z olejków? No dobra, lecimy. Kolejny produkt też będzie z Avonu i jest to Planet Spa Radiant Glow i to ja już Wam pokazywałam w jakimś chyba, nie wiem czy Instastory, nie wiem jak ktoś mnie śledzi na Instagramie, to będzie widział, bardzo fajny olejek do ciała, ja Wam pokażę go tak, w ten sposób. Bardzo fajny olejek do ciała, nawilżający. On pozostawia takie fajne drobinki złota i tutaj mamy rozświetlający olejek do ciała i masażu z drobinkami złota i olejkiem oud. To jest olejek oud. Ja nie wiedziałam wcześniej, jak to się czyta. I zobaczyłam sobie w ogóle w internecie i to jest olejek z drzewa arganowego, no mega, powiem Wam, taki bardzo fajny, słodki zapach i nie wiedziałam, co mi to przypomina. A później sobie właśnie sprawdziłam, no i okazało się, że to jest z drzewa arganowego. Bardzo fajny, też Wam polecam z Avonu. Później Wam polecę, o właśnie, jak już jesteśmy przy Avonie, no to lecimy z tym koksem i moje zużyte perfumy. Co tu jest napisane? Hair Story, o właśnie. Takie perfumki. Ja powiem Wam, że do pracy właśnie używam takie zapachy no tańsze. No takie, wiecie, właśnie z Avonu. Bo Avon ma bardzo fajne, a takie co dostaje perfumy właśnie czy na prezent, czy na urodziny, czy bez okazji nieraz, to staram się właśnie tak stosować, tak sobie na weekend. No i właśnie bardzo też Wam polecam perfumy z Avonu, bardzo fajne są. Te mają akurat... Świetne są, bardzo Wam polecam. Agnieszka Dygant chyba je też reklamuje właśnie w
Avonie, o ile się nie mylę. I one mają, już Wam mówię, ta Hair Story, jakie one mają skład. Mają różowy pieprz, irys i patchouli. Bardzo fajny skład. Różowy pieprz, irys i patchouli. Świetny skład, bardzo ładne, orzeźwiające, nie są mdłe, bardzo ładny zapach, ja Wam polecam, bo wiecie, tak jak, chyba że jak są próbki, ale ja nie mam dojścia do próbek, ale to co właśnie wykorzystuję, to Wam polecam, bo jak jest coś fajnego, no to czemu nie, pewnie, prawda? Następne są to, już mam tutaj też resztkę, to są perfumy, też Avon Viva La Vita. Tak się prezentuje opakowanie. Ja Wam pokazuję tutaj już też na parę psiknięć, więc zużyję je pewnie w tym tygodniu, więc dlatego je Wam pokazuję w denku. I nutami są ogólnie zapachowymi. Jabłko, bardzo fajne, orzeźwiające. Mandarynka, różowy grejpfrut, róża, magnolia, wanilia i drzewo sandałowe. Też bardzo fajny zapach, bardzo Wam serdecznie polecam. Ok, następne może polecimy z Ritualsem. Wiecie, ja już kiedyś powtarzałam, że ja uwielbiam Ritualsa. Są mega te kosmetyki. I może zaczniemy tak od panów. To będzie Rituals of Samurai i to jest pianka pod prysznic. Bardzo fajny produkt. Jest tutaj organik bambo i cyprys. Cyprys, ja sobie tutaj zobaczyłam, co to jest w ogóle ten cyprys i to jest z rodzaju krzewów iglastych. To jest takie bardzo orzeźwiający, taki lodowy zapach. I powiem Wam, że bardzo fajny właśnie produkt tak na siłownię dla panów. Bardzo fajny produkt. Mój pan był bardzo z tego zadowolony i dlatego ja Wam to pokazuję. Bardzo fajnie wygładza, nawilża skórę. Fajne są te pianki. Następnym produktem jest żel pod prysznic w olejku. I to jest słodka i pomarańcz i drzewo cedrowe. Ja bardzo lubię też te olejki, one bardzo fajną mają taką konsystencję mleczną, jak się nałoży, takie fajne mleczko się tworzy na skórze, no i bardzo fajnie też nawilżają. Polecam Wam serdecznie. Później mamy olejek Rituals of Ayurveda i to mamy, kochani, słodkie migdały i bazylia. Też bardzo fajny jest ten olejek. On w instrukcji ma taką malutką, znaczy on w opakowaniu ma taką malutką karteczkę i tam macie napisane, jak możecie go stosować do masażu głowy, do ciała i tam jest właśnie taka przyczepiona mała karteczka i sobie poczytajcie, jeżeli jesteście zainteresowani. Chyba każdy z tych olejków ma taką instrukcję w postaci takiej małej karteczki. Później pod prysznic mamy Rituals of Hado i tu mamy matcha tea i bambo. Ja Wam wspominałam chyba w zakupach, nie pamiętam w czym to wspominałam, ale bardzo lubię te pianki. Bardzo piękny zapach, taki bardzo orzeźwiający, bardzo fajnie. Uwielbiam. Powiem Wam, że bardzo fajnie się stosuje, bo jak wyciskamy z tego opakowania, to jest coś takiego rzadkiego, a ona później tak puchnie właśnie na dłoni i się tworzy taka bardzo fajna pianka. Bardzo piękny zapach. Polecam serdecznie. Później co, kochani? Lecimy... Aha, krem pod oczy. Powiem Wam tak, ja bardzo... Niedługo tylko szukam, powiem Wam, kremu, który będzie mi ładnie napinał okolice wokół oczu i tak szukam i nie mogę nic fajnego znaleźć. Może Wy mi polecicie. Bardzo często dziewczyny polecają z Rezibo, ale nie jestem do końca przekonana. Może mi napiszecie na dole jakiś naprawdę dobry krem pod oczy, taki napinająco nawilżający, bo wiecie, ta okolica wokół oka jest bardzo delikatna. No i mam tutaj taki krem Ivostin Relifting, krem liftingujący pod oczy. Tutaj mam, kochani, jest napisane 40+, ja jeszcze 40+ nie mam, no ale zużyłam sobie go, lepiej zapobiegać niż, wiecie,
z Eve Austinu miałam też kiedyś taki krem do twarzy, bardzo dobrze mi się sprawował. No ten krem, powiem Wam, że było takie fajne nawilżenie, ale napięcia w ogóle nie czułam, w ogóle nie wiem dlaczego. No nie wiem, to była chyba, kupiłam kiedyś kwas i to było właśnie dodatek do tego, więc zużyłam ten oto krem. Nie wiem, no chyba go nie kupię, ja chcę dużo testować tych kremów, w sensie, wiecie, ale chcę znaleźć taki, dużo testuję, ale chcę znaleźć jak naprawdę taki najlepszy, żeby był. No może mi coś polecicie, napiszcie mi na dole, proszę Was serdecznie. Dalej lecimy z balsamem do ciała. Wiecie, ja sobie po kąpieli właśnie olejuję ciało. No i balsamów trochę mało u mnie idzie, ale jak idą, no to już będę Wam pokazywała. Bardzo fajny balsam z firmy Neutrogena. Z pompeczką, bardzo wygodny i powiem Wam, że to jest z kolagenem i z minerałami. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, do skóry suchej, bardzo szybko się skóra absorbuje i powiem Wam, że jest bardzo fajnie, wygładza skórę, napina, jest rewelacyjny. Ja go kupię ponownie, kupię sobie właśnie w Superdragu, jak tylko u nas otworzą, bo jest bardzo wygodny. Produkty w ogóle w pompkach chyba są, powiem Wam, że mega wygodne i tak do końca wychodzi ten produkt z tym dozownikiem, jak tutaj dozuję, i ja jestem bardzo zadowolona. No, serdecznie Wam polecam, jeżeli macie ochotę, to sobie zakupcie do skóry, tak jak mówiłam, bardzo suchej. Kolejnym produktem, jeszcze tutaj zapomniałam o olejku. Dostałam kiedyś od siostry właśnie olejek z firmy Tiaki Face Oil i to jest kosmetyk z Tike Maxa i to jest naturalny z Nowej Zelandii. Powiem Wam, że ja go użyłam do twarzy, tak lekko się sprawdzał, ale ja go ogólnie używałam na partię, na szyję. Bardzo po kąpieli, mega nawilżenie, skóra tak jakoś mi się wydawała taka odmłodzona, bardzo fajnie wygląda. No i już mam końcówę, no jak znajdę coś z tej firmy, z Tiaki w Tike Maxie, to na bank kupię. No ogólnie fajny produkt, ale na twarzy tak lekko mi się sprawdzał, bo bardzo długo musiałam czekać, aż skóra zaabsorbuje ten olej, no i tak nie do końca to właśnie absorbowało, więc to jest ten olejek. Serum właśnie, polecę Wam bardzo fajny serum z Natura S Tonika Bio, to jest produkt z Tike Maxa i to jest produkt, już Wam mówię, organiczny chyba, o ile się nie mylę, tak, organiczny i to jest, kochani, skład, mamy tutaj żeńszeń i akai, korzeń żeńszenia i akai, o tak Wam pokażę. I tutaj mamy napisane, że to jest, stosuje się na dzień i na noc, ja stosowałam w sumie tak, na dzień przed kremem i na noc. I tutaj mamy ekstrakt z olejów bio, tak. Bardzo fajny, jest napisany Power Lifting, bardzo fajny serum. Taki delikatny zapach, bardzo fajny serum. Jakbym spotkała, to bym jeszcze kupiła. Fajnie napina skórę, bardzo ładnie się wsiąka i skóra jest bardzo fajnie, tak właśnie daje takiej energii. Bardzo fajny produkt. To jest, mamy 30 ml. Tak, można go stosować na dzień i na noc. Ja lubię ogólnie stosować sera ogólnie do twarzy, przeróżne, bo wiem, że one zawsze zawierają dużo składników takich odżywczych i wiecie, szkoda, że nie ma ser właśnie z ochroną przeciwsłoneczną, o, z SPF. No szkoda, jeszcze nie widziałam takiego. Następne lecę, wiecie co, chciałam Wam powiedzieć na temat pasty cynkowej. O, tak Wam pokażę. Nie wiem, czy słyszeliście, ja tą pastę cynkową stosuję od podstawówki, tak Wam powiem. A od podstawówki już minęło kupę lat. I powiem Wam, że to jest bardzo fajna pasta cynkowa. Nie maść, pamiętajcie, nie kupujcie w aptece maści, tylko pastę cynkową. Ona ma taką konsystencję, to jest właśnie z cynku i ona ma taką konsystencję takiego jakby kremu tępego. Nie wiem, czy tutaj będzie widać. O, nie, nie, nie. Nie, no nic mi nie chce wyłapać.
No dobra, ale uwierzcie mi na słowo. Jest to bardzo fajny produkt. Jest to ogólnie produkt wysuszający. Jeżeli macie jakieś niedoskonałości lub liszaje, bardzo fajnie się sprawdzi. No, na mojej twarzy się bardzo dobrze sprawdza. Ja mam skórę bardzo wrażliwą i to jest przeciwzapalny, ochronny, ściągający. Jak wam wyskakują jakieś nawet takie bardzo duże, ropne, wiecie, wypryski, to tylko punktowo używacie i się bardzo mega sprawdza. No to już powiem wam, że ta pasta cynkowa, ona jest ogólnie od lat. Ja zawsze jak jestem w Polsce, to ja ją stosuję, bo oczywiście poleciła mi moja kochana mama. I jak wiecie, jak zaczęły nam takie, jak człowiek dojrzewa i zaczynają nam wyskakiwać takie różne wypryski, no to ona jest po prostu mega, bardzo wam serdecznie polecam. Pasta cynkowa. Kolejny, to teraz tak na ten czas jest troszkę gorąco, nie używam, ja staram się używać kremy BB, no ale tutaj mam właśnie w Denku Catrice Liquid Cover, to jest ten, już go wam milion razy pokazywałam, to jest właśnie ten fajny podkład, taki delikatny, kolor 010 Light Beige, ja go używam no, na takie może bardziej wyjścia, bo tak jak teraz idę do pracy, to mam ten krem BB, żeby mi tak skóra oddychała. No i bardzo fajny, matujący, bardzo fajnie się zachowuje na skórze, delikatny, nie powoduje takiego, wiecie, efektu maski, czego ja nie znoszę, nie znoszę. Okej, to by było to. Teraz lecimy z pędzlem. Ja, wiecie co, jak u nas otworzyli w piątek Primarka, to chyba się wybiorę w tym tygodniu. Chcę iść po pędzle, bo Kinga z kanału The Pink Rock, pozdrawiam serdecznie, na pewno mnie nie ogląda, ale pozdrawiam. Chciałam właśnie sobie zakupić pędzle z jej polecenia, bo bardzo fajnie polecała pędzle, niedrogie do makijażu i sobie polecę. Tu mam, wiecie co, taki pędzel z Hakuro H13. To jest właśnie do, może być do konturowania lub do różu. Ja powiem wam, że ja jestem po prostu rozczarowana, bo te pędzle nie są tanie, a strasznie wychodzą z nich włos. No i niestety jest to bubel, on ląduje u mnie do kosza. Wiecie, ja się staram bardzo dbać o pędzle, myję, stosuję, wiecie, tak na dół, używam je, żeby po prostu nie robić w tą stronę, bo wiecie, przeleci wszystko, no i tam jest w środku klej i to się po prostu rozklei i się wyrzuci pędzel. Dbałam o niego bardzo, ale niestety się nie sprawił, bo zostawia bardzo dużo włosów na twarzy. Później mamy garnier, płyn micelarny, to już znacie. Te płyny są bardzo fajne, delikatnie, fajnie oczyszczają skórę z makijażu, szybko rozpuszczają makijaż, antyperspirant, Sanex. Ja bardzo lubię te antyperspiranty. Ja właśnie nie wiem, już kiedyś mówiłam o żelach też pod prysznic, bardzo fajne, łagodne, delikatne, bez alkoholu, no świetne są i też bardzo długo utrzymują, wiecie, zapach pod pachami. I ostatnia rzecz to będzie odżywka do włosów. Ja wam powiem, że ja teraz bardzo dużo używam, tak staram się dużo nakładać odżywek tak gęsto na włosy, bo mamy słońce i to wszystko nam tak wysusza te włosy. I tutaj mam odżywkę Maui Moisture i to są, Kinga też polecała właśnie te wszystkie odżywki, szampony, ona maski jeszcze do włosów polecała. Ja je zawsze kupuję, jak u nas są w promocji. To jest, ja już mam końcówkę tego, już może na jeden raz. Ja wam kiedyś w filmiku wspominałam o tym, już mi zostało, no tak, na raz. No i to jest właśnie do, bez, one są z naturalnych składników, bez minerałów, bez silikonów, SLS-ów. I tutaj mamy produkt wegański, czysta woda kokosowa
i czysty sok z aloesu. No świetne, bardzo fajne, mocne nawilżenie. No i powiem Wam, że szampony też z tego używam, jeszcze nie mam denka, ale też bardzo dobrze oczyszczają skórę, bardzo fajnie nawilżają, jak lubicie takie, jak lubicie takie naturalne te kosmetyki do pielęgnacji włosów, to zachęcam. I powiem Wam, że mi się te kosmetyki kojarzą z latem, z takim wypadem na wakacje. No świetne są, bardzo fajny zapach i to tak Was przenosi w takie fajne, miłe klimaty. Letnie oczywiście. To by było chyba wszystko. No tak, wszystko kochani. To było moje takie denko. Ja Wam zawsze na bieżąco staram się właśnie uzbierać tych produktów i pokazać, co jest bardzo takie, to co u mnie się sprawdza, o, w ten sposób. No i to by było tyle, tak. Myślę, że coś wybierzecie dla siebie. Dajcie proszę znać. Polećcie mi, kochani, jakiś dobry krem pod oczy, bo niełatwo jest, wiecie, niełatwo jest wydać ogromną jakąś sumę pieniędzy na krem, bo wiecie, kremy pod oczy nie są w tanich cenach, ale no, ja bym chciała jakiś nawet polski fajny produkt. Dajcie znać, ja będę bardzo wdzięczna i czy organiczny, czy jakiś taki tańszy. Wiem, że Wy mieszkając w Polsce testujecie dużo kosmetyków i na pewno coś mi polecicie, jakiś fajny krem pod oczy, żeby to naprawdę było widać takie dobre napięcie, bo nawilżenie, no to nawilżają tak mi te sera różne, ale żeby było takie fajne napięcie, jeżeli coś takiego w ogóle istnieje. Więc to na tyle. Ja jestem na twarzy spalona, przykryta jestem, tak jak już mówiłam, lekko kremem BB, ale jakoś chyba pewnie w kamerce jestem pomarańczowa, no ale nieważne. Dajcie znać, co u Was, co Wy używacie, czy podczas tej pandemii używacie więcej kosmetyków, czy mniej, czy macie minimalizm. No i co? I to chyba na tyle. Będę się z Wami żegnać. Trzymajcie się i jeżeli Wam się filmik podobał, to kciuki w górę. No i kto nie subskrybuje mojego kanału, zachęcam serdecznie. Może coś znajdziecie fajnego. Ja u mnie na kanale też pokazuję różne wypady, gdzie właśnie zwiedzamy różne miejsca w Irlandii. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam serdecznie. No i do następnego. Pa!